Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i dziś zabieram Was do Santago. Bilet kupiłam z wyprzedzeniem przez stronę parkofpoland.com, dzięki czemu zaoszczędziłam aż 20 zł. Czas na zabawę, idziemy! Znajdujemy się właśnie w Santago Village. Ja teraz pójdę zrobić szybki check-in na recepcji. Potem pójdziemy do domku, zobaczymy jak to wszystko wygląda, zostawimy nasze rzeczy. No i potem autobusem elektrycznym, takim specjalnym Melexem, pojedziemy wprost do samego parku. Z tego co widzę, to jest tu naprawdę całkiem ładnie i przestronnie. Wnętrza są w takim minimalistycznym, skandynawskim stylu. Tutaj jesteśmy teraz w salonie połączonym z kuchnią, ale mamy jeszcze odrębną sypialnię, łazienkę, no i mamy taras. W sam raz idealne miejsce na poranną kawę. To jest właśnie nasz busik elektryczny, w którym pojedziemy do Santago. Saunarium. Co ciekawe, znajdziecie tu aż 15 różnych saun. Dodatkowo codziennie o wyznaczonych godzinach odbywają się tutaj tak zwane seanse saunowe prowadzone przez saunamistrzów. Chodźcie za mną. Poczuć się naprawdę luksusowo, polecam łóżko Cabana z obsługą konsjerż w strefie VIP. Jest naprawdę bosko. Znajdujemy się teraz w strefie spa, gdzie możemy wypocząć, zrelaksować się i poddać masażowi. Ja wybrałam dla siebie masaż Jamango, czyli ten najmocniejszy z mocnych. No i zobaczymy, czy taki będzie. Regeneracje w basenach witalnych, lecznicze właściwości wód mineralnych i termalnych działają kojąco na ciało i umysł. Ja wybrałam kąpiel magnezową, która działa odprężająco na mięśnie. Czas na coś, co kocham najbardziej. Zjeżdżalnie, rozrywka, rwąca rzeka. Idziemy! Wow, to naprawdę jest mega! Drodzy
Państwo, jesteśmy w Santiago. Pytanie, jak się podoba tutaj? No jest niesamowicie, nie potrzeba wyjeżdżać za granicę. Jestem już po raz drugi, raz byliśmy w zimę, teraz w lato. Chcieliśmy sprawdzić, jak jest w lato, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak się Wam podoba w Santiago? Bardzo fajnie tu jest. Sam nastrój, te piękne palmy. To, że można się poczuć jak na tropikalnej wyspie. Tak. Nie potrzeba daleko jeździć. Można tutaj usiąść, wypić sobie piwo, porozmawiać ze znajomymi. No, coś wspaniałego dla mnie. W związku z tym, że jesteśmy już drugi raz, no to ja już wszystkie strefy tak naprawdę zrobiłem. Mi się najbardziej podoba strefa relaksu ze względu na to, że mogę się tu wyciszyć. Pomimo tego, że jest dużo ludzi, to ja się mogę wyciszyć faktycznie. Jednak Santiago to nie tylko relaks, ale także idealne miejsce na organizację imprez. Od koncertów po prywatne przyjęcia, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nasza wizyta w Santiago niestety dobiega końca, ale na pewno tu jeszcze wrócimy. To był wspaniały czas. Ja czuję się zrelaksowana, wypoczęta. No i co? Do zobaczenia!